W poprzednim filmie otrzymaliśmy taki wzór na sumę kwadratów pierwszych n liczb naturalnych, czyli 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus n do kwadratu. To było takie zwarte wyrażenie, wielomian trzeciego stopnia, 1 trzecia n do trzeciej plus 1 druga n kwadrat plus 1 szósta n. No i to jest dosyć proste, jak ktoś chce dosyć łatwo to jest chyba zapamiętać. A w tym filmie chciałem pokazać trochę inną formę tego samego wyrażenia, którą możecie gdzieś spotkać pewnie w innych miejscach, no i żeby zobaczyć, że to jest rzeczywiście to samo. Czyli zapiszemy to wyrażenie troszkę inaczej. No, pierwszą rzeczą, którą nam się tu narzuca, to możemy sobie wyłączyć, prawda, tu jest n, 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 prawda, czyli możemy to zapisać w postaci iloczynowej, czyli pierwsza rzecz to jest wyłączamy 1 szósta n, czyli 1 szósta n, i teraz co nam zostanie? No, 1 trzecia n do trzeciej, czyli zostanie nam na pewno n kwadrat i teraz co? No musimy mieć taką 1 trzecią, musimy podzielić przez 1 szóstą. No jak 1 trzecią, 1 trzecia to jest 2 razy 1 szósta, wobec tego jak podzielimy 1 trzecią przez 1 szóstą, to dostaniemy 2, czyli tu będzie tak, 2n kwadrat, czyli to jest to wyrażenie. Potem co? Plus 1 druga. 1 drugą musimy podzielić przez 1 szóstą, czyli to jest 3. No i n kwadrat to będzie tutaj n, czyli to jest 3n. No i 1 szósta to nam zostanie 1. Czyli to wyrażenie to jest 1 szósta n razy 2n kwadrat plus 3n plus 1. No i okazuje się, że ten kwadratowy trójmiar możemy jeszcze rozłożyć na czynniki, no i mieć taką postać właśnie bardziej powszechną, którą możecie gdzieś spotkać. Czyli zajmijmy się teraz tym rozkładem na czynniki tego 2n kwadrat plus 3n plus 1. No i to można zrobić na wiele sposobów, na przykład jeżeli znacie, możecie pomyśleć o rozkładzie na czynniki takiego trójmianu, czyli co? Czyli trzeba rozwiązać równanie kwadratowe, znaleźć pierwiastki, i po prostu rozłożyć wtedy na czynniki. No ale my to możemy zrobić też troszkę prościej, mianowicie taką metodą troszkę trikową. Na przykład widać, że x równe minus 1 jest pierwiastkiem, prawda? 2 plus 2 minus 3 plus 1, czyli x równe minus 1 jest pierwiastkiem, zatem no jest takie twierdzenie, prawda? Twierdzenie Bezu, jeżeli jakaś liczba jest pierwiastkiem wielomianu, no to ten wielomian się dzieli przez x minus ten pierwiastek, czyli przez x plus 1. Czyli tutaj n plus 1 się powinno dać wyciągnąć z tego trójmianu, czyli jak to, no 3n możemy zapisać jako 2n plus n i wtedy będziemy mieli 2n kwadrat plus 2n, z tego sobie wyłączymy n plus 1 i potem zostanie nam n plus 1, czyli zróbmy to tak, czyli 2n kwadrat plus 2n plus n plus 1. Znaczy to jest razem 3n. I teraz co? I teraz widzę, że z tych dwóch czynników mogę wyłączyć sobie 2n, czyli 2n i teraz tak, z tego mi zostanie no 2n kwadrat, jak podzielę przez 2n, zostanie mi n, z 2n n plus 1 i plus n plus 1. No i teraz to mogę zapisać, teraz mogę n plus 1 wyłączyć, to mam n plus 1 razy 2n plus 1. Aha, czyli ta moja rzecz tutaj to jest n plus 1 razy 2n plus 1. No i to jest alternatywna forma tego wzoru, czyli możemy napisać, że suma od i równego 0 do n i kwadrat równa się, no właśnie zapiszmy to w dwóch postaciach, 1 trzecia n do trzeciej plus 1 druga n kwadrat plus 1 szósta n, no a inaczej można to zapisać jako 1 szósta razy, może w takiej kolejności 2n plus 1 razy n plus 1 razy n. No to jest alternatywna forma tego samego wzoru.